wszystkich w GTA 5 Online. Pokażę wam dzisiaj fajnego good moda. Do tego eksperymentu będzie nam potrzebny klub nocny, więc udajemy się. Udajemy się do garażu na B2. Ważne kroki. Działa ten glitch na każdej sesji, więc lecimy z koksem. Tutaj trochę pozwalniałem filmik i tak dalej, żebyście wszystko zrozumieli. Udajemy się do windy. Jak dojdziemy już do windy i wyświetli nam się ta cała tablica, gdzie byśmy chcieli iść, po prostu zatrzymujemy się przy tej windzie. I teraz tak, jak pojawi nam się coś takiego, ja już wam tutaj zrobiłem joystick. Wduszamy sobie, moi drodzy, options, trzymamy ten options cały czas, po czym wduszamy X i puszczamy options. Pojawia nam się coś takiego. Wchodzimy w online i wchodzimy w tak zwany zestaw początkującego criminalisty. Zatwierdzamy to X-em. Tutaj, moi drodzy, czekamy. Teraz, moi drodzy, na dole jak mamy wybór, pokazuje nam się coś takiego jak ładowanie, więc wduszamy 2 razy PS-a, aktywność, zagraj online, czyli X i kółko. I teraz tak, moi drodzy, musimy ten krok kilka razy zrobić na tej zasadzie, żeby te cały czas ładowanie nam znikło. I robimy tak to długo, aż te ładowanie nam zniknie. Jak nam te już ładowanie zniknie, to, moi drodzy, tak jak teraz tutaj, wduszamy kółko. Ja. Tak, wduszamy kółko. My będziemy automatycznie teraz, jakby to powiedzieć, spadać. Będziemy opadać, spadać. No, zależy, jak to tam chce. I teraz tak, musimy się kierować drogą ku morza. Czyli tak jak ja, musicie podążać, bo jeżeli byś biegnął na szagę, to zawsze będziecie cofać do ulicy, więc się będziesz niepotrzebnie wkurzać. Glitch jest łatwy, prosty jak cholera. Więc tak, podążamy sobie, tak jak widzicie, drogą. Będziemy podążać ku morzu. Zaraz wam powiem, kiedy będziemy wiedzieć, kiedy nam ten good mod wyszedł. I nie tam żadne kurwa stroje, płetwonurka czy oddycharki. Gówno prawda. Do tego glitcha nie możemy używać żadnych z tych kroków, bo nie będziemy wiedzieć, czy nam good mod wyszedł. I teraz tak. Tutaj jak już mamy skręt, zatrzymujemy się na chwilę i biegniemy. Możesz biegnąć, ale ja wolę w ten sposób. I biegniemy tak na szagę. Znajdziemy się pod wodą. Teraz tak. Mamy tak zwaną linię życia, czyli tlenu. Jeżeli skończyłby się nam tlen i będzie nam mrugać, że nas zabija, czyli tak jak pod wodą, to znaczy, że nam glitch nie wyszedł i musimy go powtórzyć. Jeżeli natomiast skończy się nam tlen i będzie obraz tak jak teraz na mapie, że nie będzie nam mrugać na czerwono, to znaczy, że good mod nam wyszedł. Więc za chwileczkę się okaże, bo akurat mi wyszedł, więc dodaję informacje, które powinniście wiedzieć. Jak widzicie, tlen mi się skończył, nie mruga mi mapka na czerwono, czyli mam good moda. Teraz musimy się stąd wydostać, więc cały czas płyniemy w górę. Żeby, jakby powiedzieć, wydostać się spod tekstury. Więc najpierw musimy się udać, tak jak powiedziałem, na powierzchnię. I teraz tak, musimy wypłynąć poza strefę tekstury tak zwanej. No, jesteśmy pod teksturą, więc musimy wypłynąć na brzeg, jakby to powiedzieć. Ale tu jest taki problem, że nie wyjdziemy na piasek. Będziemy cały czas driftować, czyli pływać. Więc jeszcze chwileczkę. Tutaj się trochę pobawimy, czyli musimy sobie wypłynąć. Okej, zaraz na mapie będzie widać. I teraz tak, najlepiej wypłynąć troszeczkę dalej, nie wypływajmy także już tu i kończymy, tylko wypłyńmy na, jakby powiedzieć, na otwarte morze, czyli tak jak ja tutaj. I teraz Meriwether i wzywamy sobie łódź. Jeżeli nie ma łodzi, no to płyniesz do brzegu. Nie żartuję, każdy ma łódź. Wzywamy łódź i czekamy na łódź. Bo musimy po prostu pożyczyć sobie od naszego przyjaciela, który podpłynie, czyli od Meriwether, właśnie tę, kurwa, motorówkę, czegoś tak. Ale to nieważne. Teraz wsiadamy. Możemy go zabić lub nie, bo to nie ma żadnego znaczenia.
ale potrzebna będzie nam motorówka, żeby dopłynąć do brzegu. I moi drodzy, właśnie od tej pory mamy Good Moda. Działa to na każdej sesji, ja to robiłem akurat na sesji dla zaproszonych, żeby po prostu mi nikt nie przeszkadzał, ale później zobaczycie, jakie są fajne efekty, jak będą do mnie gracze strzelać. Tylko ja tutaj się bawiłem tym Good Modem. Tam graczy nie zabijałem, bo nie chciałem, żeby mnie kurwa zgłosili, nie chciałem, żeby mnie wyrzucili ze sesji publicznej. Więc sami wiecie, ale fajna jest zabawa, jak masz Good Moda. Więc teraz jak dopłyniemy sobie do brzegu, możemy sprawdzić, jeżeli nie jesteś pewny, czy masz Good Moda. Użyję do tego C4, wysadzając się przy motorówce. Jak widzicie, żaden wybuch, żaden ogień nie jest w stanie mi nic zrobić. A co jest fajne, że możemy się bawić w zabijanie. Na przykład tutaj ci zjarzyli, że mam Good Moda, więc pokazuję wam. Cały czas mi strzelają w łeb, jak widzicie, zajebisty klimat. Fajna sprawa, jeżeli lubisz Good Mody. Próbowali, ale nic nie zdziałali. Najlepsze zostawiłem na koniec. Czyli teraz. Podłożyłem sobie C4 do samochodu. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mi wyjdzie. Wsiadłem do samochodu. Gracz wsiadł ze mną, a ja detonowałem pojazd. Jak widzicie, ja żyję, oni nie żyją. I to, moi drodzy, by było na tyle z mojej strony.